województwa podlaskiego z powodzeniem można podziwiać z lądu, ale to, co nas otacza, doskonale widać również z góry. Ale zanim to Państwu pokażemy, do pokonania mamy tylko 90 stopni. Teraz to ciche, a nawet senne miasteczko, ale przed wiekami mieścił się tu ważny port rzeczny, a nawet koronowano tu jedynego króla Rusi, Drohiczyn. Bo o nim mowa, to urokliwe miasteczko położone na styku województw podlaskiego i mazowieckiego z przepiękną przyrodą i krajobrazami, które co roku przyciągają tysiące turystów. Ale to, co warto wiedzieć o Drohiczynie, to również to, że to najstarsze miasto Podlasia i historyczna stolica regionu. Decyzją Zygmunta Starego właśnie w Drohiczynie utworzono województwo podlaskie i nie przez przypadek wspominamy króla, bo Drohiczyn ma też tradycje zamkowe, które już niedługo zobaczymy. Od VIII-IX wieku znajdował się tu gród, gród obronny, był to gród drewniany, który następnie w późniejszych latach został zmodernizowany, przebudowany na zamek murowany. Stał tutaj na tym wzniesieniu i miał za zadanie ochraniać szlaki handlowe, które znajdowały się na rzece Bug. Drohiczynie już się przespacerowaliśmy, powspinaliśmy się po schodach, by zobaczyć przepiękną panoramę miasteczka, no a teraz czas popływać, bo przez Drohiczyn przepływa urokliwa rzeka Bug, ale jak każda rzeka bywa też zdradliwa, więc płynąć nie będziemy sami. To się nazywa łapka. Łapka, okej. Okay. Stanie pani tutaj lewą nogą, się oprze tutaj o tę deskę. Trzyma pani tutaj, tak? I to trzeba zablokować. Zabytki Drohiczyna i jego bogata historia to jedno, ale to, co przyciąga turystów do tego miejsca, to również te urokliwe krajobrazy i rzeka Bug. Prom to jest też jedna z głównych takich atrakcji turystycznych. Jest bardzo często wykorzystywany przez turystów, ale też ma swoją taką funkcję praktyczną. Jest też wykorzystywany na przykład przez rolników, czy też przez rodziny, które są podzielone rzeką Bug. No tak, bo po tamtej stronie mamy województwo podlaskie, a już tutaj województwo mazowieckie. Niby niedaleko, a jednak jeśli nie prom, to... Trzeba byłoby jechać naokoło. Wtedy mam do pokonania około 20 km, więc trzeba liczyć około pół godziny. A sama rzeka Bug, jaka jest jej charakterystyka tutaj? Na naszym odcinku tutaj w okolicy Drohiczyna ma charakter bardzo leniwy. Płynie powoli, jest bardzo szeroka. No i właśnie tej ciszy, spokoju i otaczającej przyrody w dzisiejszych czasach szuka wielu z nas. No cóż, w Drohiczynie wszystko to można znaleźć, więc my odpływamy.